Dzień dobry. Przed tym, jak ja Wam zacznę pokazywać dalej, jak trzymać smyczek, chciałabym Wam powiedzieć o jednej takiej małej sztuce, która związana ze smyczkiem, zwłaszcza z żabką. To jest smyczek dla jednej drugiej, tak? Czyli to dla dzieci. I teraz patrzcie na tą część żabki. Widzicie? Tu jest kwadrat. Takie kwadratowe zakończenie, taki po prostu kwadrat, prawdziwy kwadrat. Kiedy dziecko zacznie trzymać smyczek w tym miejscu, ten kwadrat będzie jemu cisnął na kciuk i to, uwierzcie mi, nie za bardzo przyjemne wrażenie. Dzieci często Wam nie powiedzą dlaczego, a ile im to boli. Popatrzcie, jak przycisnę troszeczkę więcej, to na kciuku zostaje się ślad. Widzicie? A teraz ja pokażę smyczek dla dorosłego ucznia. Patrzcie, jak to wygląda. Widzicie ta część? Ona jest taka zaokrąglona, prawda? I tu już nie będzie żadnego problemu z trzymaniem kciuka obok tego miejsca. Dlaczego ona jest zaokrąglona? Bo ja i moi uczniowie, my ich zawsze bierzemy pilnik, bierzemy papier ścierny i pilujemy tak do tej pory, póki nie zrobi się nam wygodnie. Popatrzcie, ta żabka i ta żabka. Różnica, prawda? Widzicie? I tak solidna różnica. Żeby tego dokonać, co trzeba zrobić? Trzeba odkręcić śrubkę, tak? I wyjąć żabkę ze swojego miejsca. Ostrożnie nie przykręćcie w losie, bo będziecie musieli potem iść do lutnika i wymienić w losie, bo sami nie dacie potem rady jego wyprostować. Tak, wyjęliśmy żabkę. O! I to wygląda tak. I to miejsce, przy którym będzie dziecko trzymać kciuk, trzeba jego wziąć i pilnikiem spilować. Zaraz pokażę Wam dorosły ten smyczek, jak to wygląda w spilowanym już stanie. Bo ja Wam powiem, ja mam bardzo drogi smyczek, sama mam drogi smyczek, ale też spilowany, bo żeby było wygodniej. Tak? I teraz patrzcie, to jest smyczek dla dorosłego ucznia, wygląda tak. Widzicie? A to jest smyczek dla dziecka. O! Widać różnicę, prawda? Tylko, patrzcie, tam pod spodem jest taka z metalu, prawda? Jakaś taka płytka. To znaczy, nie wolno spilować tak, żeby ten metal wyszedł i sterczał. Widzicie, jak spilowana ta żabka, widzicie? Tu jest zaokrąglone wszystko, żeby było okrągłe, żeby nie było żadnych tych, ale metal pozostaje przykryty tym drewienkiem. Ja bardzo boję się, że teraz bardzo często robią żabki z jakiegoś takiego sztucznego tworzywa. To też chyba sztuczne tworzywo, czyli trzeba wziąć pilnik, może specjalnie dla plastiku jakiś, zobaczyć w sklepach, co jest. Tylko uważajcie, nie pilujcie od razu po centymetru. A to po prostu po milimetru, żeby było gładziutkie, żeby było Wam wygodniej grać. Taka mała sprytna sztuczka. Uwierzcie mi, że dzieci będą bardzo zadowoleni, bo im boli, oni nie mówią dlaczego oni zniechęcają się, dlaczego oni nie chcą grać, a to miejsce to bardzo poważnie, jak kciukiem tu przyłożyć dobrze, to naprawdę boli. Do następnego spotkania.